Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na główne wydanie informacji. 12 spośród 13 górników, którzy zginęli w czeskiej kopalni w Karwinie, to Polacy. Na miejsce tragedii przyjechali premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Andrzej Babisz. Akcja ratunkowa nie może być kontynuowana. Najbliższa niedziela w całej Polsce będzie Dniem Żałoby Narodowej. Była godzina 17:16. W miejscowości Karwina w Czechach, gdzie pod ziemią pracowało łącznie 23 górników, doszło do wybuchu. Rozpoczęła się akcja ratownicza. Na miejsce udał się premier Mateusz Morawiecki. 12 górników ma obywatelstwo polskie, 12 górników jest Polakami. W tym jeden z nich od ponad 20 lat mieszka na terenie Republiki Czeskiej. 12 spośród 13 górników, którym nie udało się pomóc, zostali pod ziemią. I w ocenie strony czeskiej nie ma szans, by ktokolwiek przeżył, mówi premier Czech Andrej Babisz. Rozmawiałem z polskim premierem, który już tu był. Polski zarząd kopalni wysłał tu dwie jednostki ratunkowe. Ludzie z polskiej kopalni wchodzą w skład grupy śledczej, a zespoły brały udział w akcjach ratowniczych. Wszyscy mają nadzieję, że zespoły pomogą odszukać ofiary tak szybko, jak to możliwe, ale bez narażania własnego życia. My wszyscy mamy zajem, aby... Na polecenie premiera polscy ratownicy udali się na miejsce dramatu jeszcze wczoraj. Nocna zmiana, która zjechała na dół pierwszej nocy, wróciła rano. Ich zadaniem było to, że właśnie rozciągnęli linię chromatografu i teraz zapadła decyzja o wysłaniu kolejnych dwóch zastępów zawodowych. Wskazuje Robert Wnorowski z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Służby cały czas działają, do chodników wpuszczany jest azot. Akcja ratunkowa nie może być kontynuowana ze względu na istniejące niebezpieczeństwo. Pod ziemią wciąż jest pożar, a to grozi kolejnymi wybuchami. Wydobycie górników może potrwać nawet do 2 tygodni, mówi doktor inżynier Piotr Buchwald, prezes zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Musimy obniżyć stężenie tego metanu. W tej chwili z tego, co te informacje docierają do nas, to jest metan w zakresie trójkąta wybuchowości. W związku z tym, tak jak mówię, oni zostali, ratownicy, wycofani, ażeby po prostu chronić ich przed ewentualnym kolejnym zagrożeniem, które mogłoby doprowadzić do powtórnego wybuchu. Dopuszczalne stężenie metanu w atmosferze kopalnianej wynosi około 1%. Jeżeli stężenie przekroczy 5%, wtedy mamy do czynienia z wybuchem metanu. Temperatura powietrza sięga wtedy około 1000 stopni Celsjusza. Jeżeli jest stężenie metanu przekroczone do około 9-10%, wtedy mamy dodatkowo pożar. Zapala się gaz, w kopalni węgla zapala się pył węglowy, temperatura dochodzi do 1200-1300 stopni. To jest po prostu jedno wielkie piekło. Podkreśla profesor doktor habilitowany Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Premier Mateusz Morawiecki złożył kondolencje rodzinom zmarłych górników. Chciałem wyrazić wyrazy najgłębszego współczucia, żalu w związku z tym, co się stało, z tą straszną tragedią tutaj. Wszystkim rodzinom ofiar, wszystkim rodzinom poszkodowanych, bo są też osoby, które są ratowane w szpitalu. Jeden z polskich górników ma bardzo rozległe poparzenia, jest w bardzo ciężkim stanie. I do niego, do szpitala w Ostrawie, udał się premier Mateusz Morawiecki. Według deklaracji szefa rządu, państwo polskie roztoczy opiekę nad wszystkimi rodzinami ofiar górników i nad tymi wszystkimi, którzy przeżyli. Kondolencje i wyrazy pamięci modlitewnej rodzinom zmarłych górników złożył także ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Kościół pamięta zawsze o tych, którzy pracując, dbając o swoją rodzinę, starali się też jak najwięcej dobra uczynić na tym świecie i przy tej okazji ponieśli śmierć. W intencji zmarłych górników oraz ich rodzin wierni będą się modlić podczas pasterki w pierwszy dzień Bożego Narodzenia w kościele świętej Marii Magdaleny w Stonawie, zapowiedział proboszcz tamtejszej parafii. Nie będzie podwyżek cen energii, zapewnił dziś premier Mateusz Morawiecki. Premier przedstawił mechanizmy, które uchronią portfele Polaków. To m.in. niższa akcyza na prąd i zredukowana opłata przejściowa.
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił rozwiązania, które uchronią Polaków przed podwyżką cen energii. Głównymi mechanizmami, które chciałbym tutaj przywołać, są obniżka akcyzy z obecnych 20 zł na 5 zł i to jest mniej o około 2 miliardy złotych w kosztach łącznych dla różnych podmiotów. Drugie zasadnicze źródło to jest opłata przejściowa. Opłata przejściowa zredukowana o 95% dla wszystkich podmiotów również. Dla gospodarstw domowych, dla przedsiębiorstw, przedsiębiorców. W sumie te rozwiązania mają przynieść 4 miliardy złotych oszczędności. Jak dodaje premier, rządowi zależy na stabilizacji cen, tak aby samorządy nie mogły podwyższać samowolnie cen energii. Powstanie również Krajowy System Zielonych Inwestycji, który będzie wspierał rozwój energetyczny przedsiębiorstw, zaznacza minister energii Krzysztof Tchórzewski. Będą mogli się zwrócić właśnie w ramach krajowego systemu, żeby uzyskać wsparcie na inwestycje, które będą chcieli prowadzić. I w tym wszystkim będą miały priorytet inwestycje wszystkie, które będą doprowadzały albo do wzrostu efektywności, albo do zmniejszenia emisji. A przedsiębiorcy z wielkim niepokojem śledzili ruchy rządu w sprawie podwyżek cen prądu. Dla nich wyższe opłaty za energię skutkowałyby koniecznością podniesienia cen produktów, podkreśla Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ponadto blokowałyby napływ nowych inwestycji zagranicznych. Jeśli jakiś biznes, jakiś podmiot gospodarczy decyduje się lokować inwestycje w danym państwie, to koszty prowadzenia działalności bierze pod uwagę jako jeden z czynników, które są dla niego istotne. Tymczasem Urząd Regulacji Energetyki wziął pod lupę praktyki spółek energetycznych i złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością manipulacji cenami prądu na towarowej giełdzie energii. Wzrost cen energii nie jest adekwatny do kosztów jego wytworzenia, podkreśla prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Wszyscy się tłumaczą, bo rośnie koszt wytworzenia związany z węglem i CO2. Jeżeli odejmiemy te czynniki, ta cena gwałtownie nam wzrosła w ostatnich miesiącach. Coś jest nie tak. Jak dodaje, 3 podmioty państwowe zarządzają obecnie 70% energii sprzedawanej na rynku. Jednak w obrocie na giełdzie biorą udział różne podmioty, więc dziś nie można powiedzieć, że odpowiedzialne są wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe. Audyt w spółkach energetycznych zleciło już Ministerstwo Energii. Takie zdarzenia, takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Wiem, że pan minister Tchórzewski już zlecił audyt wszędzie, we wszystkich spółkach. Będzie to bardzo dokładna kontrola. Wysokie ceny energii to jednak pokłosie decyzji rządu premier Ewy Kopacz z 2014 roku, który zgodził się na pakiet klimatyczny. Podatek ekologiczny za emisję dwutlenku węgla jest dużym utrudnieniem dla energetyki, mówi poseł Zbigniew Gryglas z Prawa i Sprawiedliwości. Ten podatek wzrósł w stosunku do roku ubiegłego pięciokrotnie, z 5 euro do 25. Więc tutaj mamy wprost efekt tego działania. To powoduje, że Polska ma wyższe ceny prądu niż choćby Niemcy. Opozycja uważa, że rząd za późno pracuje nad redukcją kosztów opłat za energię. Rząd powinien problem wzrastającej, galopującej podwyżki cen energii rozwiązać wcześniej. Zaspali, nie dali rady i jak zawsze ten rząd jest spóźniony. Polacy muszą jednak inwestować w nowe technologie, które zmniejszają energochłonność budynków i przyszłe koszty, podkreśla dr inżynier Bogdan Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk. Oszczędności w budownictwie, ogrzewaniu, stawiać na kogenerację, ale to jest proces, który potrwa 10 do 20 lat. Propozycje rozwiązań redukujących koszty opłat za energię rząd chce przyjąć już po świętach. Brak dostępu do części świadczeń zdrowotnych, długi czas oczekiwania i różne ceny tych samych świadczeń w regionach Polski to niektóre wnioski raportu realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Mimo zwiększenia o prawie 5,5 miliarda złotych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nakładów na świadczenia w porównaniu z rokiem poprzednim, sytuacja niewiele się zmieniła. To niestety generalnie kolejki do lekarzy nie uległy skróceniu. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że system opieki medycznej ma swoją specyfikę. Nakłady na poziomie ponad 4,5% PKB z budżetu państwa w ramach kontraktowania opieki medycznej przez NFZ nie wystarczają.
polski pacjent bardzo dużo dokłada z własnej kieszeni. Bo dokłada prawie co czwartą złotówkę, czyli łączne nakłady są ponad 6%, ale z budżetu państwa, tak jak powiedziałem, to jest niecałe 5%, a resztę tych pieniędzy dokładamy sami. To jest wyjątkowość polskiej opieki medycznej na tle tych bardziej rozwiniętych krajów. Dla porównania francuski pacjent dokłada do własnego leczenia tylko około 10%, niemiecki około 15%, a polski pacjent dokłada ponad 20%. Trudno się dziwić, że na ten stan polskiej służby zdrowia pacjenci narzekają, zwłaszcza ci najstarsi. Emeryci wciąż liczą na dodatkowe udogodnienia. Żeby był lepszy dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu, ale również, i to chyba najbardziej nam doskwiera, do lekarzy specjalistów. Tymczasem nie tylko pacjenci narzekają, także lekarze i pielęgniarki w ostatnich miesiącach manifestowali swoje niezadowolenie m.in. ze względu na niskie płace czy zbyt dużą ilość godzin pracy. Lekarze rezydenci na początku roku podpisywali klauzulę opt-out. Pacjenci wiedzą doskonale o tym, że lekarze na dyżurach są przemęczeni. W tej liczbie, w jakiej my jesteśmy, po prostu tak jest i nie ma jakiejś innej możliwości. Mówi lekarz Stefan Soboczyński, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednak rząd na bieżąco te postulaty starał się spełniać. Oczywiście nie wszyscy dostali podwyżki takie jak chcieli, natomiast nikt w tej grupie nie został pominięty, podkreśla dr Jakub Koper. Te strajki służby zdrowia ogólnie mówiąc wpisały się w ogólną tendencję podwyżek sfery budżetowej w naszym kraju, ponieważ lata zapóźnień spowodowały, że tych podwyżek nie było. Wychodząc naprzeciw problemom w służbie zdrowia z inicjatywy ministra Łukasza Szumowskiego rozpoczęto debatę Wspólnie dla Zdrowia. W zamyśle ma ona pozwolić na opracowanie w porozumieniu z różnymi środowiskami wieloletniego planu rozwoju służby zdrowia, mówi prezes Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku dr Sławomir Łapsz. Ten zespół kontynuuje swój objazd, można powiedzieć, po Polsce, i kontynuuje debaty na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o organizację, o podejście do pacjenta, o pomysły, które rodzą się podczas tych debat. Wiele problemów w służbie zdrowia ciągle nie jest rozwiązanych. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do ministra zdrowia zalecenia, w których zwraca uwagę m.in. na konieczność zmian struktury udzielanych świadczeń, w szczególności ograniczenia kosztów lecznictwa zamkniętego na rzecz profilaktyki i lecznictwa otwartego. Izba zwraca uwagę na konieczność wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych w medycynie. W życie wchodzi nowy system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi Polski. Pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej został szef sztabu generalnego generał Rajmund Andrzejczak. Dziś oficjalnie przejął odpowiedzialność za dowodzenie polskimi siłami zbrojnymi. Szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał broni Andrzejczak melduje przyjęcie podporządkowanie dowództwa generalnego rozdziału sił zbrojnych, dowództwa operacyjnego rozdziału sił zbrojnych oraz inspektoratu wsparcia sił zbrojnych. Dzięki reformie systemu kierowania i dowodzenia szef sztabu generalnego stał się pierwszym żołnierzem RP, podkreślał dziś prezydent Andrzej Duda. To na szefie sztabu generalnego spoczywa teraz odpowiedzialność za dowodzenie polskimi siłami zbrojnymi. Takie rozwiązanie zbliża nas do modelu zachodniego, mówi prawnik Marcin Jakubczyk. Szczególnie takiego stosowanego w państwach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie rzeczywiście wiemy, kto konkretnie odpowiedzialny jest przede wszystkim za dowodzenie. Po zmianach wprowadzonych w 2014 roku przez koalicję PO-PSL nie było jasne, na kim spoczywa odpowiedzialność za dowodzenie w wojsku. Nie jest bowiem dobrą sytuacja i nie jest bezpieczną sytuacja, w której odpowiedzialność jest rozproszona i może prowadzić zarówno do pozytywnych, jak i do negatywnych sporów kompetencyjnych. Te spory utrudniały współpracę wojska z siłami NATO. Teraz ma to się zmienić. Reforma przywróciła jednoznaczną hierarchię w siłach zbrojnych, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Naprawiamy to wszystko, co zostało zepsute w roku 2014 przez koalicję PO-PSL poprzez wprowadzenie nieprzejrzystego systemu
dowodzenia. Szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie dowodził siłami zbrojnymi aż do momentu powołania naczelnego dowódcy. W czasie pokoju spoczywa na nim odpowiedzialność m.in. za strategiczne planowanie oraz wyszkolenie wojska. Jestem przekonany, że te zadania wykonamy na najwyższym poziomie. Na razie pod Sztab Generalny nie będą podlegać Wojska Obrony Terytorialnej. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do działania pozostaną podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej. Zmiana systemu kierowania i dowodzenia to dopiero pierwszy etap reformy wojska. W dalszej perspektywie planowane są zmiany na szczeblu operacyjnym. W centrum Wiednia doszło do strzelaniny. Nie żyje jedna osoba. Policja poszukuje sprawcy ataku. Służby wykluczyły, że był to atak terrorystyczny. Do strzelaniny doszło w dzielnicy Lugek w wiedeńskim Śródmieściu. Z relacji świadków wynika, że sprawca odjechał samochodem z miejsca przestępstwa. Wiele osób przeżyło wczoraj chwilę grozy także w Niemczech. Na 14 największych lotniskach u naszych zachodnich sąsiadów ogłoszono alarm bezpieczeństwa. Miał on związek z podejrzeniem przygotowywania zamachu w porcie lotniczym w Stuttgarcie przez islamskich terrorystów. Dziś policja mówi o braku dowodów na plany zamachu. Na niemieckich ulicach podwyższone są środki bezpieczeństwa. Jest jeden zespół do interwencji. Nie chcemy więcej ludzi, ponieważ nie chcemy sprawić, by ludzie czuli się zagrożeni. Istnieje niebezpieczeństwo, ale nie konkretne. Mówił niemiecki policjant. Mieszkańcy Berlina wciąż mają w pamięci ubiegłoroczny zamach podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Pachołki dają ludziom poczucie bezpieczeństwa, ale moim zdaniem nie pomagają, ponieważ jestem pewien, że zabójca znajdzie inne sposoby na zranienie ludzi, tak jak widzieliśmy to w Strasburgu kilka dni temu. Podobna atmosfera strachu panuje w wielu innych europejskich stolicach. I to wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Zapraszam Państwa jeszcze dzisiaj po apelu jasnogórskim, a na teraz dziękuję już za uwagę. Do zobaczenia.